park był ogrodzony murem wokół, jak tu od pałacu jest część tego muru do tej pierwszej bramy wejściowej i on był naokoło, aż tam pod, jak teraz ten domy te nauczycielskie są, aż tam pod ten dom. Także był ogrodzony, no zadbany był dosyć, prawda, no bo tutaj nie było jakiejś tam dewastacji. Za okupacji to już Żydzi, no Niemcy oczywiście nadzorowali, został rozebrany, nie całkowicie, ścięty do tej, jak jest na wysokości takiej, ja wiem, gdzieś jest tyle, został rozebrany. No tutaj, gdzie sala kina, to tak zwana, nazywali oranżeria. W tym czasie, jak ja przypominam sobie, jak do tej szkoły chodziliśmy, więc ta oranżeria była prawie nieczynna. To w ogóle coś było, gdzie się w ogóle ani nie chodziło, ani się tego nie znało budynku. No to był śmietnik. Z tej strony śmietnik, z tamtej strony ruina, tu się nic nie działo. To była wielka, wielka, wielka ruina. Tam mieszkał taki rzekomo ogrodnik, pan Jastrzębski. Przed wojną miasto prowadziło, czy powiat, czy starostwo prowadziło ogrodnictwo. Tam, gdzie jest ten taki załamany mur w kształcie litery L, tam było prowadzone ogrodnictwo. A wszystkie graty z tego ogrodu na zimę składano tutaj w oranżerii, tu, w tym budynku. Tam nikt nie sprzątał, tam nikt nie mył okien. Myśmy tylko wiedzieli, które dziuro zajrzeć, żeby zobaczyć, co tam jest w tej oranżerii. Przyszli Niemcy, obejrzeli to wszystko z bliska, no i moi kochani tak urządzili te sale. Zrobiono z tego cudo. Zrobili z tego dobre kasyno, tak, to był, naprawdę było pięknie. Pięknie, elegancko, kwiatów dużo było. W każdym razie tutaj nikt nie miał wstępu. Oczywiście Polakom nie można było, znaczy jak ta brama jest, co się normalnie wchodzi, to ta prawa część cała była wyłączona, nie można było Polakom wchodzić. Cała ta prawa strona naprawdę była piękna. A z tyłu, ponieważ Niemcy mieli tą kuchnię w tej oranżerii, no to był, co tam były, folia. Tak, pod folią te wszystkie i tym się zajmował pan Kokoszko. To był najprawdopodobniej z wykształcenia w tym kierunku. On mieszkał tam koło nas na Rzeźnikowskiej i prowadził to. Ach, dobrze, żeśmy mieli, bo to marchewkę, to pietruszkę, szczypiorek, co było, jakie nowaliki były, to przynosił w teczce i przynosił do nas. Natomiast znaleźli sposób, jak się dostać do magazynu. Moi starsi koledzy, 2-3 lata starsi, wzdłuż całego tego skrzydła pałacu od strony parku, Niemcy zobaczyli, że tam jest tunel. Poprawili to wszystko i mieli tam schron. Oni zobaczyli, że tam można, bo to nie było strzeżone. Chłopcy zobaczyli, że tam można od pałacu jest jeszcze druga odnoga takiego tunelu. I poszli tam parę razy. Nabrali czekolady, nabrali różnych takich filigałek i myśleli, że to będzie cały czas. A ten pan, który tam był magazynierem na dole w oranżerii,
złapał ich. No mówi, dokąd będą kraść? Złapał ich. No to pamiętam, że mój kuzyn, Janusz Sławiński, on był tam całym takim prowadyrem, no to matka najwięcej zapłaciła. Ale to musiała być poważna kwota, bo Janusz chodził długi czas, nie ten. Jak myśmy zajrzeli w 1944 roku tutaj, to już tak krzeseł nie było. Ludzie wynieśli wszystkie chodniki, jakie tylko były. I ludzie postrącali nawet te wszystkie świecidełka z żyrandoli. To jeszcze ja parę przyniosłem do domu. Takich świecidełek, które potem nam były potrzebne, jak żeśmy robili przedstawienia szkolne. Później trochę Ruscy zniszczyli, bo parkiety pozrywali, bo tym palili. A w ogóle to i ściany, i stymulowali. Także trzeba było naprawdę duży wkład. Tylko akurat był w Radzyniu taki pan profesor Krzemiński. Chyba polonista albo historyk, nie pamiętam dokładnie. No on się trochę za to wziął i jakoś to ruszyło, że ta oranżeria doszła do siebie. Nawet tam się odbywały takie wieczorki, potem restauracja była dobra, były lody na 1 maja. Tak, no już nie kiełbasa, tylko lody.